bardzo trudny temat. Niestety, ale jednak zdecydowałem się go poruszyć. Temat nazywa się egoizm. Egoizm bardzo często polega na tym, że ktoś bierze sobie coś, co mu się nie należy. I taki egoizm, to my znamy. Ale istnieje też drugi rodzaj egoizmu, odwrotny. Kiedy człowiek daje drugiemu coś, na co ten drugi nie zasłużył. Czyli, jeżeli wykorzystujesz drugiego człowieka do poprawienia swojego nastroju i jego kosztem, to jest to też rodzaj egoizmu i to dużo gorszy niż zabieranie mu czekoladki, cukiereczka czy lizaczka. I dlatego egoizm to jest również sytuacja, gdy swoje problemy, gdy swoje ograniczenia, gdy swoje zmutki wciskasz drugiemu człowiekowi po to, aby on mógł poczuć empatię i być tak samo smutny jak ty.